Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy film będzie nietypowy, ponieważ opowie, jak zostałem komodorowcem. Stało. Wczoraj byłem na party Silesian Amiga Classic Party, o ile się nie mylę, to tak się ładnie to nazywa, gdzie Konrad wręczył mi nagrodę, którą wygrałem w konkursie prezentowanym na jego kanale, Konrad aka Renton. Przy okazji pozdrawiam, dziękuję. To jest właśnie to pudełeczko z tą nagrodą. No, bardzo mi miło jest. Konrad chyba się trochę bał, co ja z tym zrobię, bo myślał, że wyjdę z tym na balkon i sfilmuję, jak się roztrzaskuje sprzęt na ziemi. Nie. Postanowiłem, skoro już jest taka okazja, to sprawdzić, jak to wszystko działa. No, zaraz się przekonacie, jak ta nagroda wygląda. Spróbujemy tak. Nie wiem, czy to będzie widać, bo kamera jest ustawiona tak trochę pod kątem. Tu mam drugą, ale jest skierowana na ekran. No, zobaczymy. Więc uwaga. Pierwsze, co możemy wyciągnąć, to uwaga. Tadam. Piękny komodorowski magnetofon. No nie wiem, co z tym zrobię. Do kompletu powinien być jeszcze przecież śrubokręt, a nie dostałem śrubokręta. Zasilacz. I gwóźdź programu. Commodore 64. No, do czego to przyszło, żebym trzymał w rękach taki sprzęt? Magnetofonem w chwili obecnej nie będę się zajmował. Magnetofon to jest jako taki prezent, dodatek gratis do wygranej, ponieważ nie było go w konkursie. Podobno działa, ale z racji wieku no, trzeba będzie chyba tam pasek wymienić, żeby to wszystko chodziło tak jak należy, tak wspominał Konrad. Na razie magnetofon podam. No cóż, no zasilacz. Ja wprawdzie to urządzenie całe wczoraj na party podłączałem, bo chcieliśmy sprawdzić, czy działa, ale to było tylko podłączenie do monitora i, no i zobaczenie, czy faktycznie uruchamia się. Tak też się stało. Żadne gry na razie nie były na tym uruchamiane, bo nie mieliśmy jak takie gry uruchomić. No więc tu będzie takie spojrzenie na Commodore okiem atarowca. Zasilacz, no taka cegiełeczka, stare zasilacze do Atari też takie były, więc tu nic specjalnego. Troszkę więcej chyba tych pinów, chociaż nie tyle samo jest, tylko tutaj napięcia są ponoć dwa różne, w Atari jest tylko jedno. Odkładamy tutaj gdzieś na bok, zaraz go podłączymy, ale na razie niech sobie leży i nie przeszkadza. No i teraz tak, sam komputer został przez Konrada wyczyszczony. Bo
gdzieś tam na jakimś chyba filmie nawet trochę prezentował, albo mówił o tym. Także klawiatura jest była rozebrana, wyczyszczona, tak samo środek odkurzony, tu jest wszystko umyte. Nie jest wybielony, ale to mi to nie przeszkadza. Całkiem fajnie się prezentuje. Widzę, ma taki, no taki amigowski trochę, bo to jest ta jedna z kolejnych wersji obudów do Commodore, tak jak Atari robiło różne wersje swojego sprzętu. Sega XL trochę inaczej wyglądała, potem XE była zbliżona designem do serii ST. Tak samo chyba tutaj Commodore poszedł z tą samą ścieżką i obudowę do C64 zmodyfikował tak, że no troszeczkę przypomina amigowską. Tą klasyczną amigowską, Amiga 500. Co my tu mamy? Bo ja wczoraj się złapałem na tym, bo chcieliśmy to podłączyć i złapałem się na tym, że szukam z tyłu gniazda do zasilania. Okazało się, że tu takiego gniazda nie ma. Gniazdo do zasilania jest z boku. Tak samo i wyłącznik. No, pewnie komodorowcy się już przyzwyczaili do tego. Dla mnie to jest trochę dziwne, że z boku kabel wychodzi zasilający. Ale w sumie jeśli kable od joysticka wychodzą, no to też chyba to nie jest takie straszne. Co my tu mamy? Expansion port. Złącze chyba kartridża. Tutaj mamy oznaczenie LH. Nie wiem, czy to jest low, high. Nie jestem pewien, tak mogę się tylko domyślać, bo tu jest obok złącze telewizyjne. Po wysokiej częstotliwości, czy antenowe złącze. Więc pewnie to jest przełącznik jakichś kanałów na wysokie, niskie, żeby zmienić kanał. W Atari też takie przełączniki były stosowane przez jakiś czas, potem zaprzestano tego. Więc to jest chyba to gniazdo wideo. Tu się podłącza monitor. To już odkryłem wczoraj. Gniazdo serial. No właśnie, serial. To jest chyba do podłączenia stacji dysków. Ale głowy sobie nie dał odciąć. Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie tego gniazda. Tu mamy złącze kasetę. No to jak sama nazwa wskazuje, to chyba do podłączenia magnetofonu. Co by nawet wskazywała wtyczka z magnetofonu, bo ona jest taka właśnie podobna. Trochę to dziwne, bo znaczy dla mnie, dla Atarowca to jest dziwne, że stacja dyskietek i magnetofon mają osobne złącza. To nie idzie po jednym złączu, tylko są dwa osobne. Co by sugerowało, że możemy podłączyć jedną stację i jeden magnetofon. Nie jest to przelotowe, no nie wiem. Dobra, tu jest jakiś user port. Kompletnie nie wiem, do czego to jest. I więcej gniazd tu nie stwierdzono. Klawiatura jest... bardzo fajnie chodzi. Wydaje mi się, że to jest tak bardziej zbliżone do klawiatury takiej z serii XE, Atari serii XE, gdzie klawiatura była na sprężynkach. Ten skok jest dość podobny, może trochę większy. Natomiast nie za bardzo mi się podoba wielkość klawiszy tutaj, bo one na dole są szerokie, ale zwężają się ku górze. I ta sama góra jest taka dosyć wąska, tak wąska, także trzeba palcem w miarę odpowiednio trafić, bo inaczej to się tak czuje, że coś tu źle jest trafione. Klawisze funkcyjne. I co, nie pozostało nam nic innego, jak podłączyć komputerek. Więc tak, najpierw podłączamy zasilanie. Już pamiętam, że to jest z boku. No i zobaczcie, taki kabel tu ogromny idzie. Podłączymy telewizor. To było chyba tu. Podłączamy teraz do prądu, tylko włączę kamerę, żeby było od razu widać, co jest na monitorze. Dobra, to chyba się już nagrywa.
ciężko, tak, tu trzeba będzie chyba przełączyć. Na odpowiednie. Nie wybuchło. Na razie jest dobrze. No to włączamy. Z boku jest włącznik, tak? Tu, gdzie on jest? Tutaj. Aha. Jest. Nie ma typowego terkotołu, które wydaje Atari w poszukiwaniu stacji dysków. Tutaj się włącza Basic bezgłośnie. Klawisze nie mają klekotu. Nie słychać. Co za sprzęt? No nie. O moja. W Atari słychać naciskanie klawiszy, a tutaj nie. Dobra, wie. Tak, już tu wczoraj mi objaśniało, jak się czyści ekran. O, jest czyściutki. No dobrze, mamy Commodorka, no co możemy z nim zrobić? No tutaj to możemy najwyżej napisać jakiś prosty program w Basicu. No i możemy go uruchomić. No. No i nie, no dobra, wyłączymy to. Run stop, to jest taka. Atari klawisz break. Nie wiedziałem wczoraj, jak się zatrzymuje program w Basicu. Dobrze, że koledzy komodorowcy mnie tutaj wsparli w tym. Dobrze. No ale co mi po Commodore samym gołym bez gier? Ja potrzebuję sobie zobaczyć, jak te gry na Commodore wyglądają. Ponieważ konkurs wygrałem już jakiś czas temu, czekaliśmy po prostu z wręczeniem nagrody do spotkania. Przeszukałem sieć, bo chciałem znaleźć jakieś urządzenie, które mi będzie umożliwiać w prosty sposób ładowanie. To jest fajne, tutaj można sobie położyć na przykład coś. No, na Atari tak niekoniecznie, to fajnie wygląda. Przeszukałem sieć w poszukiwaniu jakiegoś urządzenia do wgrywania, jakiegoś prostego wgrywania gier. I znalazłem taki, ja nie wiem jak to nazwać, takie niby emulator stacji dysków, ale nie do końca. Taki emulator interfejsu do stacji dysków, jak to gdzieś tam przeczytałem. Czyli nie emuluje dokładnie stacji dyskietek, bo no wiadomo, wiadomo, dla komodorowców to jest normalne. Stacja w Commodore to jest praktycznie drugi komputer. Ona tam ma swój procesor, swoją pamięć. To jest osobne urządzenie, bardzo drogie. I stworzenie emulatora takiej stacji jest dosyć trudne, a przede wszystkim kosztowne. Są takie urządzenia, ale po pierwsze, że trudno dostępne, a po drugie, no tak rzeczywiście dosyć drogie. Na początek myślałem, żeby poznać sprzęt, to nie muszę kupować od razu nie wiadomo czego. Wystarczy mi taka prosta ładowaczka, żebym tylko nie musiał używać magnetofonu i kręcić głowicą, bo nie chcę wracać do tamtych czasów wczytywania gier z magnetofonu. Poza tym trzeba by mieć jakieś taśmy, no których nie mam niestety. No i znalazłem takie urządzenie, które nie pamiętam jak się nazywa. Zaraz zobaczę, jak je Wam pokażę. Zamówiłem sobie je u producenta,
No niestety w takiej normalnej sprzedaży bieżącej tego chyba nie ma, ale dotarłem do człowieka, który produkuje te urządzenia. Poprosiłem go o zrobienie takiego egzemplarza dla mnie. Oczywiście wpłaciłem pieniążki. Czas oczekiwania na urządzenie to było tydzień. Poprosiłem, że jeśli by się dało, to żeby to urządzenie już było u mnie w sobotę, ponieważ chciałem uruchomić jak najszybciej sprzęt, a właśnie w sobotę planowane było otrzymanie od Konrada tego komputera. No i przyznam, że człowiek stanął na wysokości zadania. W sobotę, wprawdzie już w trakcie trwania party w Siemianowicach, gdyby to było z rana, to bym wziął to urządzenie już na party, ale niestety było troszkę później, w godzinach południowych gdzieś dostałem SMS-a, że paczka już jest w paczkomacie do odbioru. No nie przyjeżdżałem specjalnie tutaj z powrotem do domu, żeby odebrać, bo paczkomat ma tutaj niedaleko. Poczekałem, aż już wrócę z party. No i paczka wygląda tak. Tu bardzo dziękuję przy okazji człowiekowi, który to wyprodukował i postarał się, żeby to wysłać jak najszybciej. Także ten czas oczekiwania wstępny około tygodnia naprawdę się skrócił o parę dni, bo bym pewnie dostał dopiero po weekendzie. Pierwszy raz się spotkałem też z tym, że coś było dostarczone do paczkomatu w sobotę. Nie wiem, czy to jakaś specjalna usługa, czy nie. No w każdym razie super. Paczuszka jest dosyć spora. W środku mamy dobrze zabezpieczone samo urządzenie. Bardzo dobrze, że karton jest większy, bo to chroniło przed uszkodzeniem. Samo urządzenie nie jest duże. No właśnie, to już ja widzę, jak to się nazywa. Proszę Państwa, SD Box. Tak to się zwie. Ja to odrzucę. No i w środku mamy SD Boxa, czyli to jest takie obudowa z kartridża. Tu są trzy przyciski. Ogromne strasznie. Ale myślę, że to będzie miało swoją zaletę, bo jeśli kartridż będzie włączony do komputera poziomo, to nie trzeba będzie przyciskać na osi tych przycisków, czyli generalnie do siebie, tylko można je z góry nacisnąć. No fajna sprawa. No i z tego kartridża wychodzi kabelek z wtyczką, właśnie chyba do tego portu z serial, ale się nie wiem, jak się zwał. Tu jest jeszcze z boku złącze karty SD. Co oprócz tego? Instrukcja obsługi. Drukowana. 20 stron. 28 stron bez zapisów na okładce chyba. No proszę Państwa, to moi drodzy, wielki szacunek. Rzadko które urządzenie kupowane, do Commodora nic nie kupowałem, więc tutaj nie wiem, jak to jest. Natomiast urządzenia kupowane do Atari, no nie przypominam sobie, żeby miały jakąkolwiek instrukcję obsługi w formie papierowej. Kolejną sprawą jest taka kartka, gdzie jest napisane karta gwarancyjna. Jest data sprzedaży, numer SD Boxa. Ten numer SD Boxa jest tutaj. Samo urządzenie też ma plombę gwarancyjną. Urządzenie jest objęte pisemną gwarancją 24-miesięczną. Nic dodać, nic ująć. Znaczy dodać jeszcze można tyle, że ta karta gwarancyjna troszkę się tam orientuje w tym bez informacji o gwarancie, o danych gwaranta. To jest tak z punktu widzenia prawnego trochę
nieważna. Niemniej jednak ja rozumiem, że no człowiek, który robi takie rzeczy nie jakoś firmowo, taśmowo, tylko od czasu do czasu wykonuje takie produkty i udziela jeszcze pisemnej gwarancji dwuletniej. No, wielki szacunek. Oglądałem sobie filmik na YouTubie, jak to działa, więc mniej więcej, znaczy raczej mniej niż więcej, wiem, o co chodzi. No spróbujemy, ja przygotowałem sobie kartę pamięci. Tutaj nie jestem pewien, jak to zrobić, bo kartę przygotowałem sobie dużo wcześniej niż dostałem o samo urządzenie, więc przed przeczytaniem instrukcji. Po prostu powrzucałem pliki z grami, takimi wersjami dyskowymi, bo chyba tylko takie to urządzenie odtwarza, czy potrafi odczytać, nie czyta plików TAP, czy T64, jakoś to się nazywa, czyli tak jakby nie potrafi odtwarzać plików kasetowych, natomiast tylko dyskowe. No ale mi to nie przeszkadza, no, gry są w różnych wersjach, więc mam nadzieję, że to się uruchomi. No i tu będzie po raz pierwszy użyty ten kartridż. Zobaczymy, czy to działa, bo nie wiem, tego nie jestem pewien. Wkładamy. No, gniazdo jest fajne, bo jest takie z wyrzutnikiem. Dobra. Więc tak, trzeba komodorka chyba wyłączyć. Tutaj wkładamy SD boxa. Po raz pierwszy wkładam kartridż do Commodora, więc nie wiem, jak to. O, przed bardzo ładnie. I ten kabelek podłączamy do portu serial. Nie ma plątaniny kabli za bardzo. Od razu podłączę joysticki. Mam tu przygotowane dwa. Na wszelki wypadek podłączę oba, bo podobno w Commodore'ku to gry wykorzystują raz jeden port, raz drugi. Nie wiem czemu. Bo z reguły przecież jak gra jeden gracz, to powinno być z portu pierwszego. Nie wiem dlaczego to tak. W Commodore'ze ktoś sobie wymyślił, że producenci gier, twórcy, że wykorzystuje się albo jeden, albo drugi i z tego co słyszałem, to ponoć drugi częściej. Dziwna praktyka. No to mam nadzieję, że kartridż jest włożony poprawnie. No to włączamy. Niech się dzieje co chce. Mam nadzieję, że wszystko dobrze podłączyłem. O, jak ładnie logo się pojawia. Co teraz? Aha. I mamy taką wybieraczkę. Doser, zaraz. Jak to się... Tu są. O, dobra. A do góry jak? Aha. No, dziwne te kursory są tutaj. W Atari są cztery klawisze do kursorów. Prawo, lewo, góra, dół. To są tylko dwa. I dziwne, bo jak wciskam w pionie, to idzie na dół, a jak wciskam w poziomie kursory, to idzie do góry. Dobra, to tak sobie wymyślili. No co, no ja... O, słyszałem... Nie, dobra, Pitfa... Film of Quest chyba to się zje. O tej grze dużo słyszałem, że jest świetna, tam jakaś paralaksa, cuda, lidy. No więc chętnie ją zobaczę. Teraz tak, jak to otworzyć. No nie wiem, chyba retur. Tu nie jest napisane. Kopiuj, usuń, odśwież info gry
Basic, a to są jeszcze jakieś gry tutaj, tak? Na tym kartridżu. No, a jak uruchomić? No dobra, return naciskam. Aha, otwarła się dyskietka jakby. No i teraz co? Pyrybil chyba. To są takie rozszerzenia. Bildel, pyrybil, pyrybil. Tylko który pyrybil? Ten? Czy ten? To jest chyba... No nie wiem, tu nie ma numerka żadnego. Tu są natomiast przy tych plikach cyferki. Więc podejrzewam, że to są pliki kolejne, które są zapisane na tej dyskietce, ale pewności nie mam. Dobra, uruchamiamy jedynkę. Niewłaściwa jest początkowa. Aha. To uruchamiamy jednak to. No i co my tu mamy? Coś słychać. Takie delikatne bzyczenie. Nie chcę zrobić głośniej. O! No ta muzyka i inne dźwięki. Bardzo charakterystyczne. Przyciszę trochę. No dźwięk jest bardzo charakterystyczny. Commodore SID-em. To zupełnie coś innego niż Atari z Pokejem. Wcale nie lepiej ani nie gorzej, po prostu inaczej. Tak, ta intra w grach do Commodora to dla tarowców chyba są bardzo dziwne, bo to niespotykane jest, bardzo rzadko się zdarzają w grach na Atari. Nieśmiertelność. A dlaczego nie? Bo nie znam się na tej grze, więc nieskończony czas. Ja chcę tylko ją obejrzeć. Jakieś kredyty w shopie. Jak będą. No. Jest. Wczytało się. Fajne urządzenie, naprawdę. To jest... Nie wiem, czy to... To jest taki chyba troszkę odpowiednik w Atari kartridża CD, gdzie też gry są przechowywane, czy pliki z programami są przechowywane na karcie pamięci, które się wkłada do kartridża. No tu jest jeszcze dodatkowo to, że jest ten kabelek, który biegnie do portu dyskietkowego, tak? Portu serial. W Atari no konstrukcja być może jest wewnętrzna komputera inna i nie jest to wymagane. Aczkolwiek SID ma w Atari tą wadę, że nie potrafi odczytywać plików ATR, czyli plików takich obrazów dyskietek. Może gdyby właśnie producenci czy projektanci tego urządzenia pomyśleli o tym, żeby kartridż połączyć ze złączem SIO, to by wtedy była taka możliwość. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że to się wiąże z tym, że wtedy prędkość odczytu by znacznie spadła, bo w Atari CD to jest tak jakby taki dysk zewnętrzny i tam no, piorunem się wczytują te wszystkie pliki. Naprawdę to jest moment, no tak jak z dysku twardego. Natomiast urządzenia podłączane przez SIO no, są ograniczone jednak. Ich prędkość wczytywania jest znacznie niższa. Ale wtedy by było może bardziej uniwersalne to urządzenie. Tak to trzeba mieć albo SIO USD, które wczytuje wszelkiego rodzaju pliki, albo SID. No, czekamy wszyscy w świecie atarowskim na SID-3, które będzie umożliwiać uruchamianie obrazów kartridży. To jest dopiero. No, ale dobra. To nie jest odcinek o Atari, tylko o C64. Yeah. Powiem Wam, fajny sprzęcik. Bierzemy Joya, tego podłączonego do portu drugiego. Zobaczymy. Tak jest. O, tu się dekompresuje jeszcze coś.
się coś świeci na tym urządzeniu. No i co? Nie wiem, czy to jest odczytywane coś z tej dyskietki. Tak, chyba tak. Bardzo ładnie to wygląda. Ups, co jest? Aha, ale wszedłem do jakiegoś sklepu. No, a jak to zebrać te owoce? Może się nie zbiera. A no, co oni są śmiertelni? Ja wybrałem swoją nieśmiertelność, a nie ich. Tego się chyba nie zbiera. Obraz jest tutaj, no w tej chwili nagrywam prosto z telewizora, więc wy to będziecie mieć jeszcze gorzej chyba widoczne. Nie przykładałem się do jakiegoś, nie próbowałem z grabera nagrywać, bo na razie nie znam obsługi tego, nie wiem jak te sygnały tam idą, więc nie chciałem ryzykować. Jest nagrywany obraz prosto z ekranu, przez kamerę, więc pewnie będzie nie za dobry. Z tego co ja widzę, bo komputer jest połączony z telewizorem zwykłym sygnałem wideo, zwykłym kablem takim wideo. Nie jest to S-video, nie jest ten lepszy, gdzie jest rozdzielony sygnał chrominacji od iluminacji. To jest zwykły kompozyt i powiem wam, że no, całkiem przyzwoicie to wygląda. Niestety Atari serii XE no, mają taką przypadłość, że ten obraz jest podły na telewizorach LCD. No i trzeba kombinować właśnie z RGB. Tutaj tak to strasznie nie wygląda. No dobra, ja myślę, że grać to może nie będę. Sprawdzimy, jak uruchomić kolejną grę. Tu się przyznam, że już nie pamiętam. Chyba nacisnę reset w kartridżu. O. Uuu, to się automatycznie ładuje. No, fajna sprawa. W Atari w CD trzeba wcisnąć przycisk reset na kartridżu i potem jeszcze zresetować komputer. No nie wiem, po prostu inaczej się to... Inna jest konstrukcja i komputera, i systemu, i kartridża. Także to nie jest ani źle, ani dobrze, po prostu jest troszkę inaczej. Tylko teraz jak cofnąć się do poprzedniej, do spisu gier. Tu chyba. Tak. Komando. Tu już nie ma takiego wyboru jak w tamtym, jest tylko jeden plik. Ponieważ jest to taki troszeczkę emulator stacji dyskietek, niepełno, tak jak wspominałem wcześniej, to te gry ładują się z taką prędkością jak chyba w stacji, czyli nie za szybko. No tak normalnie, no pewnie tam jest jakieś, z tego co czytałem, to kartridż zawiera jakieś tam procedury obsługi szybszej transmisji, ale to chyba tak nie są te najszybsze. Dobra, jakaś second version, wersja druga, nie wiem co to za gra. Na razie tu mi się nic nie świeci, czyli to jakby nic nie czytało. A nie. No. Wczoraj sobie grałem w komando na Atari, na party. No tylko nie przeszedłem, bo to jak to na party, to człowiek tu rozmawia, tu coś się wydarzy i jest zajęty. Aha, bo to jest chyba drugi etap. Nie. No tak jakoś. Dynamika gry jest chyba lepsza, większa niż wersja atarowskiej, ale ci żołnierze to są kuźwa jacyś... z Gwiezdnych Wojen chyba. Zresztą nie wyglądają jak żołnierze. O co tu chodzi? Dobra.
Robimy reset na kartridżu. Ale to jest dobre. Bardzo fajne urządzenie. Ja nie znam innych urządzeń, które służą do wczytywania gier na Commodore, ale to mi bardzo pasuje. Fajne by było to jeszcze, gdyby się te nazwy plików by mogły być dłuższe. Aczkolwiek nie wiem, czy nie mogą być, bo takie są pewnie na karcie nagrane. Dobra, gra, która jest, którą mogę porównać z wersją atarowską Pitfall. Uhuhu. A co tu tego jest tyle? To rozumiem, że na tej dyskietce jest po prostu tyle plików. Mission Boot, Title, mocno. Tylko który uruchom papa i... Pengo, Tapper. O, Tapper. Dobra, ale Pitfall 2. A, to jest taka dyskietka, na której jest całe mnóstwo różnych gier. Uruchomimy Pitfalla. Chwila ciszy. Chyba niewłaściwy plik uruchomiłem, bo tak sobie jeszcze myślę, że może to być tak, że tam jest jakieś menu na tej dyskietce i trzeba po prostu ten loader wybrać. Dobra. Reset. Menu programu. Menu programu. A, no. I dopiero tutaj wybieramy. No to dwójeczka. Tu jeszcze na czym. Aha. Nie, ale coś tu mruga. To chyba coś się odczytywało. No poczekamy jeszcze chwilkę. Może to się cały czas ładuje, dekompresuje, czy cokolwiek. Bo nie wiem, nie mam bladego pojęcia. To jeszcze wspomnę, że tutaj z tego co gdzieś widziałem, to odczytywanie gier wielodyskowych jest no, trochę trudniejsze, bo trzeba specjalne pliki jakieś konfiguracyjne tworzyć. Ale dojdę do tego. Na razie tyle. No nie, dobra, to już nie będziemy czekać. Na razie muszę opanować wczytywanie takich najprostszych gier Tapera. Ostatnio w potyczkach z braderami. Konkurowałem z nimi, grając w Tapera. Udało mi się pokonać. No, wybrałem taką strategię, która umożliwiła mi zdobycie większej ilości punktów. Jestem bardzo ciekawy, jak gra wygląda na Commodore'ku. One minute. Ten czas można poświęcić na czytanie instrukcji obsługi. Jestem ciekawy, czy... Bo to jest jak SD Mini. No, z tego co wiem, to ta wersja Mini to jest jakaś... rzeczywiście Mini, czyli okrojona wersja tej pełnej, ale pewnie instrukcja jest uniwersalna, czyli i do jednej, i do drugiej wersji. Bardzo mi się to podoba. Jak będę miał chwilę czasu, to oczywiście przeczytam od deski do deski, bo na razie tylko tak przejrzałem i tak, aha, to wiem. No i zobaczymy. No świeci się tutaj. O! No, plansza tytułowa jest słabiutka. Myślałem, że w Commodore, który tak no z tego co oglądam jakieś tam filmy, to jednak przyzwyczaił mnie do tego, że każda gra ma taką jedną grafikę tytułową bardziej rozbudowaną, ładniejszą, a tu jest słabiutko, chyba nawet jeszcze gorzej niż wersja tarowskiej. Jeden gracz, joystick, beginner. Uuu.
Ale biednie. Znaczy trochę tak jestem rozczarowany. Wprawdzie same postaci tutaj klientów są narysowane ładniej, bardziej szczegółowo. Natomiast całe pomieszczenie jest takie trochę słabiutkie w porównaniu do atarowskiej wersji. O, tu jest troszkę ładniej. Znaczy ten gościu, co miesza, jest taki. Te puszki też są ładniejsze. Barman tutaj. Dobra, co możemy wcisnąć? Buton to opadł. No ale ja... Ale chcę zagrać. To jest... Demonstration Tab, Restore Format. Ale gdzie jest jakiś tab? Co to jest tab? Ale chyba tab to oznacza pacnij w dowolny klawisz, nie? Czy to oznacza jakiś konkretny? Aha, Tab Restore. Dobra, sorry. Sorry, Winnetu. No, wybaczcie, nie jestem komodorowcem. Space of... Dobra, weźmiemy sobie Arcade. Lecimy. No. I co? O Jezu, tu trzeba jeszcze nalać. Odczekać, aż się naleje piwo. Co może nas spowolnić. Ale jaja. No jest to troszkę inne, powiem wam. Niż wersja atarska. No dziewczyny też nogi mają zgrabniejsze tutaj. No dobra, trochę mnie zraziła grafika jakby całości, bo wydaje mi się, że jest taka jakaś surowa. Wersja tarowska jest taka ciekawsza. Natomiast grafika już jak się wejdzie w szczegóły, czyli klienci, kufle, tancerki, to już jest lepsze. Co ciekawe, można nalewać piwo i przejść z kuflem dalej. O, jeszcze ekran nieprzyjemnie mruga. To by na Atari nie przeszło. Taka gra. Dobra. Co my tu jeszcze mamy na tej menu programu? To wciskam. Papaj. Świeci zielona dioda. No wy to pewnie tego nie widzicie, nie będę podnosił teraz, jak to jest uruchomione, bo jeszcze się coś rozłączy i będzie kicha wielka. No świeci ładnie tutaj, bo obudowa kartridża jest, tego SD-boxa, jest przeźroczysta. Także światełka w środku sobie się palą. I na zewnątrz to widać, nie trzeba wyprowadzać diod na zewnątrz. No dobry pomysł. Papaj Select One Player. I co? I to jest chyba ta gra, która wykorzystuje pierwszy port joysticka. No masa, no pewnie. No tragedia, jak można tak gry robić? Czasnąć. Trzeba unikać, tak? Dobra. Tu.
No dobra, powiem wam, że całkiem przyjemnie się gra, chociaż wydaje mi się, że dynamiczniejsza jest wersja tarowska, ale to tak z pamięci teraz mówię, dobra. To wychodzimy z tej dyskietki, z tej to już nie będziemy nic chyba wczytywać więcej. Chcę sobie coś innego jeszcze sprawdzić. Nie wiem, co to zagra. Kreaturę. To, no, oglądałem, pokazywał mi Tenchi tą grę. Aż sobie ją wczytam, bo jest świetna. Dobrze, no myślę, że jeśli to się uruchomi, to będzie to ostatnia gra. No chciałem tylko sprawdzić, czy urządzenie działa. Okazuje się, że działa. Sam komodorek działa. I jeszcze raz dziękuję Konradowi za ten wspaniały prezent. No niby sobie wygrałem, nie? Ale prosiłem go tak naprawdę, żeby mnie nie uwzględniał w głosowaniu. A on na złość zrobił i mnie uwzględnił. No co ten trójkąt tutaj tak lata? Nine. I co? Dobra. Jesteśmy twardzielami, nie będziemy używać jakichś tam polepszaczy. Zresztą nie będę grał tak naprawdę, tylko przetestuję, czy joystick działa. Powiem wam, że bardzo się cieszę z tego powodu, że jeden sprzęt mam retro więcej w domu. Nie bardzo wiem, gdzie go upchnąć, bo naprawdę miejsca już kompletnie nie mam. Niestety małe mieszkanie. No i to tak. A tu jeszcze taka kolumbryna się trafiła. Ale bardzo się cieszę, że mam tego SD-boxa. Producentowi jeszcze raz dziękuję za szybkie przesłanie urządzenia. Wydaje się być bardzo fajne. Świetne to jest. Dobra. Mamy tu jakiegoś misiaczka. No niestety czas. Ja nie lubię gier na czas, bo to trzeba się sprężać. No nie bardzo wiem, co zrobić. Aha, rzucaj kamieniami. Limitowane są? Chyba nie. Czyli tak, jak podskoczę. Uhu. Dobra, musimy go załatwić, a tam się wyżej nie da. Nie. Pusto jest, ale nie chcę wskoczyć. Rzucają z góry. A ten jest jakiś taki odporniejszy na te strzały. Tyle razy oberwał. Teraz się gościu załatwię. Chyba, że się go nie da załatwić. No, da się, wszystko się da. No, sympatyczna, bardzo fajna gra. Na Atarce brakuje tego typu gier. A jeszcze tak ładnie zrobionych. No to tylko pozazdrościć, ale to inny sprzęt jest. No. Ja mimo, że stałem się na chwilę komodorowcem, to w głębi duszy jednak jestem atarowcem. Uważam, że Atari jest najlepszym sprzętem. Ja mam nadzieję, że się nie narażę nikomu. Takie moje zdanie jest po prostu.
ale to wcale nie przeszkadza mi teraz mieć Commodora po tylu latach i bawić się, poznawać gry, które są tworzone na Commodore, bo to mogę czerpać z nich pewne inspiracje, także to jest ciekawe poznawanie gier z innych platform. No, to chyba by było na tyle. Odcinek może, nie wiem, czy ciekawy, czy nie. Cieszę się, że sprzęt finalnie znalazł się u mnie. Dziękuję przede wszystkim Konradowi za ten miły gest. Producentowi SD-Boxa również, że postaram się bardzo szybko to urządzenie przysłać. No, wydaje mi się, że możecie się spodziewać teraz od czasu do czasu, bo nie za często, od czasu do czasu jakichś filmików z C64 w tle. Wydaje mi się, że tych filmów jest w sieci dosyć sporo, różne gry na Commodore są ogrywane, ale może tutaj będę tak to prezentował w jakiś taki inny sposób, ponieważ nie znam się na tym sprzęcie, więc będę tak, takie pierwsze spojrzenie na gry. Może pokuszę się o porównywanie tych samych gier, które wyszły na C64 i na Atari. To by było może ciekawe. Nie wiem, czy takie filmy są w sieci. Pewnie są, ale ja bym chciał może to zrobić po swojemu. A tym razem to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć.